Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 36 milionów złotych na nowe chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, sygnalizacje świetlne i znaki drogowe. Dbamy o bezpieczeństwo w województwie łódzkim. Pomagają w tym pieniądze z drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Budowy i remonty odbędą się w 100 miejscach w regionie, głównie w małych miejscowościach. Punkty wskazywali sami mieszkańcy. To są inwestycje, które, szanowni państwo, nie biorą się znikąd. To są inwestycje, które konsultujemy z mieszkańcami, o których potrzebach dowiadujemy się dzięki radnym z sejmiku. Jestem przekonany, że kolejne lata pozwolą nam na to, żebyśmy dopełnili ten obraz, żebyśmy rzeczywiście dróg wojewódzkich się nie wstydzili. W naszej miejscowości powstaną chodniki, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, które tą drogą docierają do placu zabaw i boiska sportowego. Jest w takim nietypowym miejscu nasza szkoła, bo znajduje się na zakręcie. I takie przejście jest bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa naszych uczniów. Dochodziło tutaj regularnie do wypadków. Jest dobra informacja. Będziemy mieli sygnalizację świetlną na tym skrzyżowaniu. Coraz wyższe temperatury sprawiają, że zaczynamy też myśleć o wakacjach, dlatego organizacje pozarządowe mogą już starać się o dotacje na sportowy wypoczynek dla dzieci. Nabór wniosków do konkursu Sportowe Wakacje na Plus potrwa do 28 kwietnia. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekaże na ten cel 500 000 zł. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Zorganizować można na przykład piłkarskie półkolonie, wakacje z pływaniem albo wypoczynek z karate. Samorząd województwa łódzkiego upamiętnił ofiary zbrodni katyńskiej. 83 lata temu Sowieci rozstrzelali blisko 22 tysięcy przedstawicieli polskich elit. Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie i szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, artyści. 13 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 22 i 23 kwietnia Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Strażaka. W Wieluniu, Łowiczu, Bełchatowie, Opocznie oraz w Zduńskiej Woli odbędą się koncerty. Na scenach wystąpią klasik Mateusz Mijal oraz Urszula. O poczęstunek zadbają lokalne koła gospodyń wiejskich.